Zaczynamy od paru filmów wstępnych, które podadzą nam takie zupełnie podstawowe wiadomości na temat wektorów, dodawania wektorów, bez których trudno jest zrozumieć mechanikę i generalnie całą fizykę, ale w mechanice, w kinematyce czy w dynamice umiejętność takich podstawowych działań na wektorach, jak dodawanie i odejmowanie, jest absolutnie niezbędna. Na tym pierwszym filmie prześledzimy sobie, w jaki sposób dodajemy wektory i jak obliczamy długość wektora, który powstaje w wyniku dodania. Nie mówię już, co to jest wektor. Wiecie to z lekcji, z podręczników, z filmów na Khan Academy, więc narysujmy sobie jeden wektor, wektor A. Ten wektor A będzie wyglądał tak, że niech ma początek w tym miejscu i koniec gdzieś tu. No, skoro ma mieć początek i koniec, to muszę zaznaczyć strzałką zwrot tego wektora. Dobra, podpiszemy to go, że to jest wektor A. Wektor zawsze podpisujemy ze strzałką na górze. Dobrze jest się tego nauczyć i przestrzegać. No i weźmy sobie jakiś drugi wektor, też może na niebiesko, wektor B. Powiedzmy, że ten wektor B, umieszczę go od razu w tym samym miejscu, to będzie taki wektor. Dobra, i tutaj będzie jego koniec. No i dobrze, narysujmy, podpiszmy go tym samym kolorem. Zatrę to. O, starło się zbyt radykalnie, dobrze. Jeszcze raz wektor B dorysujemy. Dobrze. Teraz podpiszemy, że to jest wektor B. No i teraz jak do siebie dodać wektory? Zrobimy to na dwa sposoby. Jeden sposób polega na zbudowaniu na tych dwóch wektorach równoległoboku. Robimy to w ten sposób, że zaznaczamy pomocnicze linie, budujemy równoległobok. Jeden bok dokładamy tutaj i to będzie bok równoległy do wektora A. O, postaram się, żeby to ładnie wyszło. Dobrze, specjalnie przerywaną linią, bo to są wektory pomocnicze, bo to są linie pomocnicze. I analogicznie drugi bok tego równoległoboku, równoległy do wektora B. Dobrze. Zbudowaliśmy równoległobok i teraz na czerwono rysujemy wektor, który będzie sumą wektora A i B. Początek tego wektora jest w tym samym miejscu, gdzie mają początek wektory A i B, a koniec tego wektora jest w przeciwległym wierzchołku zbudowanego przez nas równoległoboku, czyli w tym miejscu. Zaznaczamy strzałką zwrot wektora, który jest sumą wektorów A i B. No i podpisujemy ten wektor, że to jest wektor, może zrobię taką strzałkę i tutaj go podpiszę, że to jest wektor, który jest sumą wektora A i wektora B. No i możemy go sobie oznaczyć jedną literką, to będzie wygodniejsze i to jest wektor C. To jest jedna metoda, zbudowanie równoległoboku. Druga metoda wygląda tak, ona jest równoważna tej metodzie, ale na wszelki wypadek jeszcze raz pokażę ją tutaj. Jeszcze raz narysuję wektor A. To jest ten sam wektor A. Jeśli on ma tę samą długość, co ten wektor powyżej, ten sam kierunek i ten sam zwrot, to to jest też wektor A. Dobrze, podpisujemy, że to jest wektor A. I wektor B. No postaram się, żeby to był wektor równoległy do tego powyżej. Mam nadzieję, że to się uda. Popatrzmy, jak to było zaznaczone. Mniej więcej trzy kratki w dół. Prawda? Czyli ten wektor wygląda, żeby to był ten sam wektor, to musi wyglądać, o, jakoś tak, chyba dobrze. Tutaj. Podpisuję, że to jest wektor B.
No i teraz jak inaczej mogę utworzyć tę sumę? Otóż w ten sposób, że jeszcze raz narysujemy wektor B, ale umieszczając jego początek w końcu wektora A, czyli w tym miejscu tutaj. Dobrze, umieszczam w takim razie wektor B w końcu wektora A, jeszcze moment, na niebiesko i rysuję go drugi raz. Dobrze. I tutaj będzie koniec tego wektora. Strzałką zaznaczam zwrot wektora. Podpisuję, że to jest wektor B. No i teraz co to jest suma tych dwóch wektorów? No to jest wektor, który ma początek w wektorze A, a koniec w końcu wektora B. OK? Czyli teraz strzałką można zaznaczyć i podpisać, że to jest nasz wektor A dodać B. No i zapiszmy sobie, że to jest wektor C. Widać, że te dwie metody są zupełnie równoważne. Sposób jest nieco inny, nieco odmienny w tej metodzie tu na górze. To jest przekąt na równoległo boku. Albo tutaj, gdzie mamy początek w początku pierwszego wektora i koniec w końcu drugiego wektora. Teraz następna sprawa to jest kwestia obliczania wartości wektora. Pamiętajmy, że wartość wektora to jest jego długość. Jak zapisujemy wartość wektora? Otóż długość wektora A, czyli jego wartość, można zapisać w ten sposób, albo dla uproszczenia, jeżeli podpisujemy tylko literką bez strzałki, to mamy na myśli wartość wektora A. Analogicznie wartość wektora B, no to jest wartość bezwzględna z wektora albo po prostu literka B. A w takim razie, jeżeli mamy jakąś długość wektora A i jakąś długość wektora B, to jaka jest wartość wektora A plus B? I zobaczcie, że ja tutaj zapisując sumę tych wektorów jako A plus B, nie mogę już absolutnie pominąć tej wartości bezwzględnej, ale mogę to zrobić, jeżeli napiszę, że to jest to samo, co wartość wektora C, bo tak sobie go oznaczyłam i wtedy już mogę jedną literką. Prawda? Widać z rysunku, z takich podstawowych wiadomości z geometrii, że długość wektora A i B, czyli długość wektora C, to nie jest, absolutnie nie jest suma długości wektorów A i B. Prawda? Często zdarzają się wam takie błędy. Bardzo proszę, żebyście zapamiętali, że absolutnie nie można w ten sposób tego zapisywać. Długość wektora, która jest sumą dwóch wektorów, tylko w pewnych wyjątkowych sytuacjach, pomyślcie w jakich, jest sumą długości tych wektora. Ogólnie absolutnie nie. Na następnym filmie obliczymy długość w pewnym szczególnym przypadku, żeby zobaczyć, jak to działa.